Dzień dobry. Już za chwilę rozpoczynamy pierwszy odcinek zupełnie nowej produkcji. Wielkie emocje, kłopotliwe pytania za wysoką ekraną. To właśnie postaw na wiedzę. Zostańcie z nami. Wielkanoc, renesans, liczby, Ameryka Łacińska oraz muzyka. I za chwilę będziecie musieli odpowiedzieć na każde z tych pytań po kolei. Jednak najpierw po waszej prawej stoi 200 żetonów. 200 żetonów, które musicie rozdzielić poprzez 5 kategorii po lewej stronie. Na tyle, ile znacie te kategorie. Macie minutę. Stop. Później 100 tysięcy na Amerykę Łacińską, 150 tysięcy na renesans i też 200 tysięcy na Wielkanoc. Od której kategorii chcecie zacząć? Renesans? Dobrze, no to od renesans. Wybraliście kategorię renesans. Do tego pytania potrzebne będzie wam zdjęcie. Aniu, poprosimy. To jest wasze zdjęcie i zaraz przeczytam wam pytanie. Brzmi ono następująco. Kapibara przedstawiona na zdjęciu została w XVI wieku przez papieża uznana za A. rybę, B. gryzonia, C. ptaka, czy D. świnie? Jak sądzisz? Świnie? Raczej nie. Bo może... Chyba, że gryzona. Też, jeżeli nie wiecie, możecie skorzystać z pytania naszego eksperta. Naszym ekspertem jest pani Marzena Fela. I tyle z tym, że każda jej podpowiedź będzie kosztowała 20% waszej puli. Aha. To bierzemy, czy nie? Tak, bierzemy. To poprosimy o eksperta. Poprosimy w takim razie naszego eksperta na scenę. Czas, jedna minuta. Start. Słuchaj, jakie jest pytanie? Właśnie nie jesteśmy pewni co do tego, czy to jest... Czy był uznawany za świnię, czy za może gryzonia? Czy za ptaka, czy za rybę? Nie no, za ptaka na pewno nie. A która odpowiedź wydaje wam się najbardziej prawdopodobna? Świnia, czy gryzoń?
Nie, to jest za mało zwierzątka jak na świnie. Tak jak na gryzania. Myślę, że to odpowiedź musi być nietypowa, prawda? Bo inaczej, jakby to była taka oczywista, to tak. Nie byłoby tego pytania tutaj. Więc jakaś nietypowa. To ryba. Tak myślicie? No ja też bym się skłaniała do tego, że to jest ryba. Ja. Tak, też myślę teraz. To jesteśmy za odpowiedzią ryba. Odpowiedź ryba? To w takim razie poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi A. No, ciekawe, ciekawe. No i gratuluję, to jest poprawna odpowiedź, wygraliście 150 tysięcy. No, pierwsze pytanie już za wami, to teraz przejdźmy może do jakiegoś kolejnego. Które teraz? Liczby, czyli wasza chyba najmocniejsza strona, jak mówiliście, to jest 250 tysięcy złotych. Poprosimy w takim razie o pytanie. Kiedy obchodzony jest dzień liczby pi? A. 14 stycznia. B. 31 lutego. C. 31 kwietnia. Czy D. 14 marca? To jest pytanie. Beniusz odpada, bo ma 28 lub 29 dni. A tak. Kwietnia. Chyba coś mi się tak nie wydaje, ale 14. Czyli A albo D. 14 stycznia. Ja bym była chyba na 14 stycznia, ale. Jak? 14 stycznia? Weźmy na rolnikę. Zaznaczamy? A gdy na przykład zaznaczymy źle, to cała kwota przepada. 250 tysięcy, które zostawiliście tutaj. Jesteś pewny? Nie do końca. Weźmiemy eksperta? Czy nie? Bo tak to odpada na 20%. A czy D? Bo B i C rozumiem, że odrzuciliście, bo czy, w lutym jest 28 dni. Ja sądzę, że A, to może postawię na D. Jak się wydaje, co? No to bierzmy tak? D. No to prosimy o odpowiedź D. No i zobaczmy, czy jest poprawna odpowiedź. 14 marca. Dzień liczby pi. 250 tysięcy dostaliście. Poprawna odpowiedź, gratuluję. Macie 250 tysięcy już, razem ze 120 tysiącami, które wygraliście w kategorii renesans. I przejdźmy teraz do kolejnej, trzeciej kategorii. No i wybierajcie teraz kolejną kategorię, już trzecią. Wielkanoc? No to prosimy. A pytanie brzmi. Zajączek wielkanocny jest symbolem A. życia, B. płodności, C. życzliwości, D. pomocy. Życia, płodności, życzliwości i pomocy. Ja sądzę, że... życia? Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi A. To macie 200 tysięcy. No niestety straciliście 200 tysięcy. Ale trudno. Macie dalej te pieniądze, które dostaliście dzięki kategorii liczby oraz renesans. I teraz przejdźmy do jakiej kolejnej kategorii? Muzyka czy Ameryka Łacińska? To Ameryka Łacińska. Ameryka Łacińska. Prosimy o pytanie. I pytanie brzmi. Gdzie znajduje się najwyższy wodospad na świecie? Salto Angel. A. W Brazylii. B. W Chile. C. W Argentynie. Czy D. W Wenezueli? Chile.
Tutaj postawiliście stosunkowo, widzę, niezbyt dużo, w porównaniu do innych kategorii. Przede wszystkim to jest około 175 tysięcy. Ja kompletnie nie wiem, ale może... To jest najwyższy lodospad na świecie, Sarah Granger. Jeszcze nie. Nie, tak może teraz ty, jak to ustawiasz. To jest może taka podpowiedź, ale to jest na pewno w kraju pięknych kobiet. Pięknych, ponieważ mają tam zdobywczynię tytułu Miss Świata. Chyba 11 razy kobiety stamtąd właśnie wygrywały ten konkurs. Jesteśmy za Wenezuelą czy Brazylią? Mhm. A dlaczego Wenezuela? Tak, kojarzy mi się, że tam są takie piękne kobiety. No właśnie. Może to. Jak państwo chcecie zobaczyć? Tak, zastanówmy się jeszcze. Tak? Możemy to stracić, chociaż możemy wziąć ekspresu na ekspresu. Przy takiej kwocie to mi się wydaje, że to chyba będzie bez sensu, żeby brać. Bo to będzie teraz najmniejszą kwotę ze wszystkich i stać się sprawdzić. Chyba strzelimy na Wenezuelę, tak? To Wenezuela. Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi D. Bardzo dobrze, gratuluję. Takie kolejne stopnie. Zostało ostatnia kategoria muzyka. Ile nagród otrzymała Lady Gaga podczas MTV European Music Awards w 2011 roku? A. 3, B. 4, C. 5, czy D. 6? Ja tutaj nie wiem kompletnie. Postawiliście 200 tysięcy. Zresztą możemy przyjąć Spain. Tylko trzeba też pomyśleć może w ten sposób, że pani Marzena nie do końca może się znać też na muzyce, prawda? I Lady Gaga. Tu macie 200 tysięcy teraz do wygrania w tej kategorii. Macie już 175 tysięcy plus 250 tysięcy plus tutaj. Jednak bym chyba była za ekspertem. Tak mi się wydaje. Tak? No to prosimy eksperta, pani Marzeno. Zapraszamy do nas. No i minuta, oczywiście macie czas. Start! Ile nagród zdobyła Lady Gaga? Podczas MTV European Music Awards w 2011 roku. I mamy dobry wybór. 3, 4, 5, 6. Wam się wydaje, że? No, nie mamy się do wyboru. Ale ja już była tak najbardziej za, może jak oglądam telewizję, tak jak ona, no taka... Czy jest prestiżowa, tak? Czyli najwięcej byś dała? 6? Czy nie, tak 5 może bym dała. Mhm. Ja myślę, że trochę mniej, wiecie? Wydaje mi się, że 4. 4. Może i 5, ale 5 to chyba za dużo. To by było za dużo. Wydaje mi się, że 4 to jest poprawna odpowiedź. 4? Skrajnie odrzucamy i któraś ze środkowych odpowiedzi, to myślę, że będzie dobry wybór. To chyba B, co? Tak. To jesteśmy za B. Odpowiedź B. No to zaznaczmy... B. 4. Poprawna odpowiedź. Gratuluję. I teraz tak. Tutaj straciliście 40 tysięcy złotych, ponieważ braliście pomoc eksperta. Prosimy Anię o zabranie teraz odliczonej kwoty. No to gratuluję, macie 510, ponad 500 tysięcy, dlatego możecie wziąć udział w finale, w wielkim finale, czyli w grze o bilety do kina. Chcecie usłyszeć pytanie? Tak. No poprosimy. Tłem filmu Woody'ego Allena, który wszedł na ekrany w 2011 roku jest... A. Londyn, B. Nowy Jork, C. Paryż, czy D. Barcelona? C. Paryż, bo C. Paryż na serio. To myślimy, że C. Odpowiedź C? No to prosimy o zaznaczenie odpowiedzi C. Gratuluję, poprawną odpowiedź wygraliście.
naprawdę mam nadzieję, że miło będziecie wspominać nasz program. I wam bardzo dziękujemy. I to na pewno dostaniecie nagrodę w ciągu 30 dni roboczych, tak jak w regulaminie jest napisane. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dalsza część gry nastąpi już po krótkiej przerwie, po której usłyszymy jedną z gwiazd naszej szkoły. Do zobaczenia już za chwilę. Ale jaja. Latają jak dwukropie. A my panowie, pełen relaks. Takie święta to ja lubię. A jak nas zagonią do roboty? Akurat, będziemy twarde. Produkty z Biedronki polecają się na Wielkanoc. Serek kanapkowy 150 gramów już za złoty 29. Papier toaletowy 8 rolek jedynie 3,49. Doładowanie tu Biedronka najtańsze na rynku jedynie 3,30. Codziennie niskie ceny. Drodzy widzowie, pasztet z królika dochodzi, a my... Heniu, gdzie jest ten, wywar cebulowy do jajek? Wyduldał. I co teraz? Napiszemy tam coś na pisance. Żur, kiełbasa, jajec, górka, idą święta, kurka, rurka. Gotuj się do dobrych zakupów. Maszynka do mięsa 179,99 i skuter 1499 z bonem do wydania w Tesco. Jest pod nosem tak jak mleko. Bliziuteńko, niedaleko. Z uprzejmością cię przyjmuje, w nim tak miło się kupuje. To przyjaciel jest na lata. Twój najbliższy sklep, Lewiatan. A na Wielkanoc Lewiatan poleca. Mąka tortowa szczepanki, złoty 39. Dlaczego go lubię? Jest wpisany w wielkanocną tradycję. Jest z nami od lat. Ma kremową konsystencję. Doskonale łączy składniki. Kojarzy się z radosnymi chwilami. Dodaje potrawom świątecznego charakteru. Wtedy wszystko nabiera wyjątkowego smaku. Pyszne świąteczne przepisy znajdziesz na winiary.pl. Majonez dekoracyjny Winiary. Tradycyjnie nasz ulubiony. Witam Państwa gorąco po przerwie, a teraz zapraszam na występ gwiazdy naszej szkoły, którą słyszymy praktycznie na każdej imprezie. Przed Państwem Jagoda Grochowska i piosenka zespołu Queen, I Want to Break Free. I want to break free from all lies, your soul, since I despise only you.
Gratulujemy już Jagodzie i Piotrkowi, a teraz przyszedł czas na kolejnych już uczestników naszej grze. Zapraszam na scenę Stanisława i Mikołaja. Witam Was w grze. Macie 5 kategorii, tak jak koleżanki przed chwilą. Wielkanoc, renesans, liczby, Ameryka Łacińska oraz muzyka. Za chwilę będziecie mieli minutę na przełożenie wszystkich żetonów poprzez te 5 kategorii. Rozumieliście zasady? Proszę. Co? Weźmy 200 tysięcy na liczby. Może nawet więcej? Tak. Najmniejszą. No, renesans dajmy. Czekaj, to do wielka. Mam umiarkowanie, żeby tego nie przepuścić od razu. No, idę jeszcze. No. Mamy jeszcze jedno? Daj nam liczby. No bo już bez przesady. To podziel na renesans. A daj połowę na renesans. Czas już kończny. Koniec czasu. No i widzę, że podzieliliście pieniądze najwięcej na liczby, tak jak koleżanki wcześniej. A od której chcecie, tak jak koleżanka z kolegą, przepraszam, wcześniej. I którą od której kategorii chcecie zacząć? Od Wielkanocy. Dobra, prosimy pytanie pierwsze. Wielkanoc. Angielska nazwa świąt Easter pochodzi od A. Wyspy Wielkanocnej, B. Nazwy odpustu, C. imienia bogini, czy D. żydowskich muzyków. Głośniej troszeczkę mówię. Imienia bogini odpada. Żydowskich muzyków też. Też raczej nie. Myślę, że wyspy Wielkanocnej. Wyspy Wielkanocnej. Nazwy odpustu. Wiesz co? Nie, bo pamiętam, że Wyspy Wielkanocne były odkryte właśnie w Dzień Wielkanoc, więc to raczej od tego się wzięło. Postawmy na wcześniej jeszcze była Wielkanoc. Nie, no dostawmy na nazwę odpustu. Nazwę odpustu? B. No dobra, prosimy o zaznaczenie odpowiedzi B. Pierwsze 100 tysięcy. No niestety było to imię bogini jednak. Od tego pochodzi nazwa angielska, nazwa świąt Easter. Czyli którą kategorię teraz? Wiemy chyba teraz muzykę. Muzykę? Poprosimy pytanie z kategorii muzyka. Która z tych gwiazd nie występowała jeszcze w Polsce ani razu? A. Madonna, B. Celine Dion, C. Beyoncé, czy D. Sting? No Sting występował, Sting Madonna na pewno też. Beyoncé czy Celine Dion w takim razie? Celine Dion nigdy nie słyszał. Celine Dion to wiecie ogólnie co śpiewa, prawda? Czyli na przykład piosenka z Titanica, jeżeli oglądaliście. Taka bardzo popularna. Jej nie było. Celine Dion nie było? Jeszcze od razu powiem Wam, że możecie cały czas skorzystać z pytania do naszego eksperta, które kosztuje 20% Waszej puli, którą przeznaczyliście na pytanie. Czyli tutaj akurat 100 tysięcy przeznaczyliście, czyli 80 tysięcy możecie wygrać cały czas z pomocą eksperta. Bo tak, jeżeli chcecie. Czy stawiacie? Bo może jesteście pewni odpowiedzi. No właśnie, my nie jesteśmy pewni. To ekspert. Tak? To pani Marzena wciąż jest z nami, zapraszamy do nas. Poprosimy o czas, jedna minuta oczywiście, na podpowiedź. Co ustaliliście, chłopcy? No właśnie, mamy problem. Celine Dion albo Beyoncé.
ją występowała. Na pewno. No to jesteśmy pewni, że tak. Tak? Tak. Tak, Beyoncé? No to prosimy o zaznaczenie odpowiedzi C. Dziękujemy Pani Marzenie za pomoc. A my teraz przechodzimy do kolejnego pytania z kategorii. Dalej. Jaką teraz kategorię chcecie? Liczby. Liczby? Prosimy. A pytanie brzmi. Ile procent Polaków nie przeczytało w zeszłym roku żadnej książki? A 34%, B 41%, C 56% czy D 64%? 34? A dlaczego akurat? Tak tylko pytam. No, słyszałam, że Polacy bardzo dużo. Nie bardzo, ale dużo czytają. Są ludzie, a mamy korzystać z beta? Możecie. Tym, że 20% z tej puli, a tutaj dosyć dużo przeznaczyliście i będzie, powiedzmy, trochę drogo. Żeby skręcić. To co? Może ekspert. Znowu? A ile to by było? Tutaj przeznaczyliście 300 tysięcy złotych, czyli 60 tysięcy. Trochę dużo. Bo przypominam, że wejść do finału trzeba mieć pół miliona, czyli połowę. A tutaj dość dużo stracicie. Straciliśmy czekaj. Plus cały Wielkanoc. 20 plus 120 to 180. Tak? No prosimy ponownie Panią Marzenę do nas. O pomoc. Dane bardzo optymistyczne. Myślę, że znacznie więcej. 41. Myślę, że jeszcze więcej. Niestety. 50. Wy czytacie książki, ja wiem i pewnie dlatego wydaje wam się, że wielu ludzi czyta, ale myślę, że tak może co drugi Polak to czyta. A około 50% na pewno nie czyta książek, tak mi się wydaje. Także któraś z tych odpowiedzi wysokich na pewno. Może 56. Myślę, że na czyli jaka decyzja? To już czas się kończy. Głośniej. 56%. No to prosimy o zaznaczenie odpowiedzi C. 56%. No ciekawe, dosyć dużo. Dużo, niestety. Dobra, na odpowiedź. I pytanie jest. Renesans. Nie możemy przypisać do epoki renesansu. A. Konserwatyzm. B. Humanizm. C. Reformacja. Czy D. Sceptycyzm. Wiesz co? Humanizm raczej był nam się w tamtym czasie. Reformacja jest zresztą czerwca. No myślę, że może konserwatyści wtedy chyba tak nie działali. Ale Sceptycyzm. No a to też może być dobrą odpowiedzią. Co? I ja myślę, że jednak konserwatyzm. Tutaj postawiliście 300 tysięcy. Jeżeli błędna, to być podać, że niestety, ale kończycie grę. Wiesz co? Nie, raczej konserwatyzm. Czyli A? Tak. Poprosimy o zaznaczenie odpowiedzi A. Gracias.
prosimy o pytanie. Ile procent Brazylijczyków ma mniej niż 25 lat? A 10%, B 30%, C 50% czy D 70%? Tu postawiliście 200 tysięcy. Tutaj mamy. Tutaj macie 300 tysięcy, tutaj macie mniej, ponieważ. Było 200. Tak, tutaj straciliście 60 tysięcy, czyli macie 240 tysięcy. Czyli już mam ponad 500. O, ale już tak luźniej. Wiesz co? 10, 30, 50 czy 70? 10? Nie. 10 to chyba za mało. No, ja myślę, że ten C. Albo... albo może... No, D? Na pewno nie A i B. Wiesz co? No, albo C, albo D. Które ci się wydaje poprawne, jak myślisz? No to może... C czy D? C? To prosimy o zaznaczenie odpowiedzi C. Która z planet Układu Słonecznego jest najmniejsza? A. Neptun, B. Wenus, C. Merkury, D. Mars. Co? Jezus, to jest... Wenus nie. Merkury jest. Nie, na pewno nie Merkury. Merkury, no jest mały, ale nie najmniejszy. Myślę, że najmniejszy jest Mars. Neptun, wiesz, jest większy niż Ziemia, wielokrotnie nawet. Mars jest większy, ale... Nie, Mars jest wielkości jądra. Aha, no to może Mars. Tak? Raczej Mars. No to prosimy odpowiedź D. No ale dziękujemy Wam za grę. Mam nadzieję, że będziecie miło wspominać. Dziękujemy. Mamy nadzieję, że się dobrze bawiliście, a teraz w nadchodzących dniach chciałbym Państwu w imieniu całej ekipy życzyć spędzenia spokojnych i radosnych świąt Wielkiej Nocy w gronie rodziny, smacznego jajka, życzyć Wam oczywiście i mokrego śmigusa dyngusa. A na kolejny odcinek zapraszamy już za miesiąc. Do zobaczenia! Cisza! Poszła. Nie, mamy się tak. Jakie nie mogę coś powiedzieć, nic! Nie ma tego? Nie. Nie, to jest Michał, ja w ogóle tak nie... Co? Nie, Michał, wygrywamy końcówkę, koniec! Porany matko!